pokazać, jak zadać linę syntetyczną do wyciągarki. Potrzebne są do tego narzędzia. W tym przypadku posiadam Marshpickel Pro rozmiar M, bo będę chciał zapleść linę 10. Szplajsownik, igłę, żeby przejść przez środek liny. Nić. Będę chciał założyć kałuże. Nożyczki. Kombinerki. Zapalniczka. I to tyle z potrzebnych produktów. Chciałem wam teraz opowiedzieć o różnych linach, a dokładnie ich oplotach. Oploty są takie jak tam. Są bardzo nieelastyczne niestety. Bardzo ciężko je się zaplata ręcznie. Wręcz jest to niemożliwe, szczególnie w ferworze walki. Dlatego wam pokażę inną metodę zaplecenia właśnie takiej liny, w której oplot no, niestety jest bardzo sztywny i nie da rady wejść liną do środka ręcznie. W ogóle się nie rozciąga. Są też oploty bardziej elastyczne. Ta lina wychodzi bez problemu. Ten oplot się cały rozciąga pięknie. Bardzo jest elastyczny, gdzie lina jest w stanie wejść do środka. Tutaj mamy kawałek liny. Będziemy chcieli zapleść na kałusze. Są różne metody zaplatania liny. Ja wam pokażę taką, którą można wykorzystać, gdy lina jest już założona na wyciągarce, tak żeby nie trzeba było ściągać całej liny. Z tego powodu, że to jest oplot twardy, do którego nie jesteśmy w stanie się wpleść do środka, musimy ściągnąć ten oplot. Najpierw musimy trochę porozciągać górę, aż dostaniemy się do rdzenia liny, czyli ściągamy oplot. Rozluźniamy go, rozluźniamy. Potem wyciągamy linę ze środka. Jak widzicie, nawet też dużo ciężej z tego oplotu lina ze środka nie chodzi. Normalnie staralibyśmy się, jeśli to była lina bez oplotu, tak wyciągnąć tak, żeby z 50 cm wróciło do końca. Teraz zapewne jest krótki odcinek, więc zrobimy to na krótszej odległości. Wyciągamy linę z oplotu. Dobra, mniej więcej tak, żeby był powód. Przekładamy przez kałusze.
A co temu zrobić? Zamknąć linę, więc przechodzimy przez środek linę tutaj. Zamknąć szpigla. Zaciskamy. Teraz chcemy wrócić z powrotem, żeby zamknąć pętlę. Mniej więcej 6 splotów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Idziemy po środku. I zaciskamy jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaciśnięte. I potem wkładamy linę do środka. To jest za krótki kawałek generalnie, ale dla krótki odcinek robię, więc tutaj nie ma problemu i do małych ciężarów. Wchodzimy w środek. Końcówkę trochę rozpleść. Końcówkę. To rozpleśliśmy końcówkę. Ważne jest, by poskracać to. Dzięki temu lina ładnie wejdzie do środka i ładnie się tam ułoży w środku. Włożymy nożyczki i skracamy. Pierwsze najkrócej. Ten następny troszkę dłużej. Jeszcze dłużej.
Tępię jeszcze dłużej. Tępię jeszcze dłużej. Tępię jeszcze dłużej. Mniejszą objętość na samym końcu. Wejdźcie do środka. Teraz ściągamy linę. Dzięki temu, że ścięliśmy, lina ładnie przechodzi do środka. Gdy już to mamy ze sobą, będziemy starać się naciągnąć jak najdalej opot. Ze względu, że ten opot jest bardzo mało elastyczny, uda się nam niestety niewiele go naciągnąć. Przechodzimy. Zatrzymamy. Przechodzimy przez środek liny. Robimy pętlę. I zaczynamy zawijać. Naciągając przy tym jednocześnie. Tak, zawijamy linę wokół pętli.
jednocześnie naciągając. Dobra. Teraz przebijamy się przez oplot i linę w środku. Wciągamy linę do środka. Tak mniej więcej, żeby po środku tych lin stanęła. No, ok. Wycinamy nadmiar. Przypalamy do zakończenia. No i tak mamy zakończoną wodę. Dzięki. Przeszliśmy tamto. Robimy następne. Przechodzimy przez środek. I zaciskamy. I ponownie przechodzimy przez środek. No już mamy zaciśniętą linę. Będziemy starali się wprowadzić ten odcinek do środka. Jak to robimy? W miejscu, gdzie ona przechodzi, będziemy starali się dać coś do środka. Czyli najpierw sobie lekko porozciągamy linę. Już to zrobiliśmy. Wchodzimy marszpiklem do środka. I wychodzimy na zewnątrz. Zakładamy linę.
wchodzimy do środka. Przeszliśmy, odciskamy i jeszcze nie naciągamy. Najpierw musimy rozpleść końcówkę. To rozpleśliśmy końcówkę. Ważne jest, by poskracać to. Dzięki temu lino ładnie wejdzie do środka i ładnie się tam ułoży w środku. Bierzemy nożyczki i skracamy. Pierwsze najkrócej. Ten następny troszkę dłużej. Następny jeszcze dłużej. Tępnie jeszcze dłużej. Tępnie jeszcze dłużej. Tępnie jeszcze dłużej. Mniejszą miejsce na samym końcu. Wejdźcie do środka. Teraz ściągamy linę. Że ścięliśmy, lina ładnie przechodzi do środka. Gdy już to mamy ze sobą, będziemy starać się naciągnąć jak najdalej opot. Ze względu, że ten opot jest bardzo mało elastyczny, uda się nam niestety niewiele go naciągnąć. Dobra, już naciągnęliśmy. Skrócimy to, tą część, którą stoiliśmy tutaj. A ja odpowiadając na pytanie, czy jeśli zapleciemy linę w tym miejscu bez oplotu, czy nas strona wytrzymałości, wręcz w przypadku tak mało elastycznego oplotu, będzie lepiej, bo lina jest elastyczna i pracuje. A tu będzie w jednym miejscu non stop pracowała, bo jest twarda. Teraz, tak żeby oplot się nie zsuwał z tej części, chcielibyśmy to zakończyć ładnie. Zaszyjemy to. Do tego wykorzystamy szpajsownik i nić. Akurat nić także wykonana do tego specjalnego do tego celu. Przechodzimy przez środek. Nawijamy nić.
doświadczyliśmy. Teraz tak, będziemy chcieli stworzyć pętlę. Więc tu musimy teraz skrócić. Będziemy chcieli tak powinnać linę, by wystawała pętla. Mamy pętlę. Teraz chcemy to ominąć. Za jakiś czas ściągamy, żeby ścisnąć linę.
Gdy już owinęliśmy, obcinamy kawałek nitki. Przechodzimy przez środek oplotu i linę w środku. Gdy już przeszliśmy, wyciągamy, wracamy. Wracamy. Przechodzimy przez pętlę. Jeszcze raz. Gdy już przeszliśmy się na drugi koniec, owijamy z powrotem do naszej pętli, przechodzimy przez naszą pętlę i ściągamy.